A oto pierwszy gwizdek sędziego głównego, pana Dominika Pietrzaka z Łodzi. I rozpoczynamy spotkanie MGMZKS Kozienice, Hutnik Warszawa. Nasi zawodnicy tradycyjnie w żółto-zielonych kostiumach, nasi przeciwnicy w szaro-czarnych. To pierwsza akcja naszego zespołu, pierwsza minuta. Edward Czaplarski w popisowej roli, raz będzie dośrodkowywał. O właśnie, lewą nogą dośrodkowanie i wspaniała sytuacja. Jakub Bilke nie wykorzystuje bardzo dogodnej sytuacji, ale nasi zawodnicy grają dobrze, poprawnie w obronie. A tutaj niebezpieczna sytuacja, efektowna przewrotka Łukasza Pachelskiego, niewątpliwie najgroźniejszego zawodnika zespołu gości. A to znów Edward Czaplarski, czołowa postać naszej drużyny, ale niestety minimalny strzał, niecelny. Zawodnicy Hutnika jednak nie przyjechali tu się po porażkę. Dogodna sytuacja, pokonują naszego bramkarza, ale na szczęście dla naszego zespołu pozycja spalona i oczywiście kibice odetchnęli z ulgą. Dobry, szybki mecz w Kozienicach. Obserwowali kibice, a tu ponownie Edward Czaplarski, wszędzie pełno tego zawodnika, jeden dribbling, drugi, dokładne dośrodkowanie i dobra obrona Marka Stefańczyka. Suną ataki żółto-zielonych, znów dogodna sytuacja, ale wszystko kończy się na defensorach gości i jeszcze Paweł Potent będzie dośrodkowywał. Dobre dośrodkowanie, ale tam niestety z prawej strony nikt nie zamykał, a to kontra w wykonaniu gości, ale nasi zawodnicy dobrze sobie radzą w destrukcji. Oczywiście faworytem tego meczu jest nasz zespół. Po pierwsze zdecydowanie wyższa pozycja w tabeli, własne boisko to też spory atut, ale jak się później okaże, tych atutów nie wykorzystaliśmy do końca. Ale wracamy na boisko. Teraz atakują goście, czarnoskóry Nigeryjczyk Agbeyo zatrudnił teraz naszego bramkarza. Sytuacje zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale oczywiście dużo więcej z gry ma nasz zespół. Ale po prostu nie mamy recepty na pokonanie bramkarza Stefańczyka, chociażby tej dogodnej sytuacji. Bardzo dobre dośrodkowanie Wachowicza i Paweł Potent nie potrafi umieścić piłki w siatce, a to już druga część meczu. Pierwsza oczywiście bezbramkowa. Dośrodkowanie w pole karne, ależ była dogodna sytuacja. Sporo tych akcji, sporo dobrych dośrodkowań, ale niestety nie potrafimy tego wykorzystać. No może teraz Sylwester Sokół znalazł się to kapitalnie przed Markiem Stefańczykiem. Jeden z najniższych piłkarzy na boisku zdobywa piłkę głową. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, jak ładnie wyszedł do tego podania, nie dając szans golkiperowi gości. Wielka radość naszego zawodnika, uzasadniona zresztą. Ma się z czego cieszyć. Zespół Kozienic prowadzi 1-0. I chyba w tym momencie nikt nie wątpił w zwycięstwo naszej drużyny. Wydawało się, że dalsze bramki będą tylko kwestią czasu, ale jak się później okaże, nie było tak różowo, jakbyśmy sobie wymarzyli. Jeszcze jedna akcja naszej drużyny. Edward Czaplarski do Pawła Potenta. Teraz dośrodkowanie. No jakżeż takiej sytuacji nie można wykorzystać. No Jakub Bilke, niemal stuprocentowa sytuacja. Proszę jeszcze raz spojrzeć. Pusta bramka. Odległość nie więcej jak 3-4 metry, łapie się za głowę, ale ta bramka, okazja będzie mu się śniła na pewno po nocach. Takiej sytuacji no nie sposób nie wykorzystać. A teraz nowo wprowadzony Sykuła, jeden dribbling, drugi dribbling. No i wykończenie tej akcji bardzo, bardzo nieskuteczne. Jacek Procki. 1-0 do końca niespełna 10 minut, ale znów ten czarnoskóry Nigeryjczyk bardzo niebezpiecznie pod naszą bramką puścili Pachelskiego, Łukasza Pachelskiego, zawodniasi defensorzy. Jeszcze raz błąd tu, ewidentny błąd naszych stoperów, Jacka Prockiego.
dopuścili do strzału Łukasza Pachelskiego, a ten nie zwykł marnować takich sytuacji. Łukasz Pachelski to syn kilkakrotnego reprezentanta Polski. Nasi zawodnicy jeszcze próbują zdobyć tą zwycięską bramkę. Jeszcze jest dogodna sytuacja. Doskonały strzał, ale świetna obrona Marka Stefańczyka. A to już jedna z ostatnich akcji tego spotkania i niestety koniec meczu i wynik 1-1.